Siema Wyska, z tej strony Beka i witam sobie kolejnym holu zakupowym. Dzisiaj będzie dosyć ciekawy, ponieważ mam 3 saszetki, czyli będą 3 niewiadome i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wow! Najpierw zacznę może od pet shopów pojedynczych, których mam 2 i są już odpakowane. Ale zanim właśnie je pokażę, to przedstawię wam krótki filmik, gdyż poszłam z kolegą właśnie do sklepu zabawkowego, ponieważ chciałam sobie kupić nowe pet shopy, jakiś zestaw Sylvian's Family czy coś takiego, ale były za drogie i nie było tego, co chciałam, więc nie kupiłam go. Za to kupiłam 2 pet shopy i postanowiłam, że zrobię krótki filmik, jak je odpakowuję i właśnie zrobiłam to na schodach przy rzece i taki macie krótki materiał teraz. W ogóle teraz są 2 złote to droższe. Bez nadzieja. Czemu? Za co? Za to, że nie ma połowy odpakowania i dodatku? To o tyle droższe? Czemu? A czy właśnie co? Hashtag odpakowywanie w plenerze. Hashtag. Bez hashtag. Hashtag nie hashtag. O, to będzie moja gazetka, to masz tam, to sobie zostaw na pamiątkę. O, ma dziurkę w dupie! Co? Jak? Czekaj. O, to sobie wezmę na ten. O Jezu, Boże, jaki słodzie. Mam nadzieję, że nikogo nie ma tutaj gdzieś na łapach, niech ktoś nas nie słyszy. Także pierwszym to jest to ten oto słodziak. Boże, on jest piękny. I tak to będzie on. I to jest już, nie wiem, czy to chyba uznawać chyba za G5, ponieważ już to teraz jest jakby G5, ponoć. Już nie ma nigdzie dziurek, jest ogółem całkiem jakoś tak lepiej ogółem stworzone. Ma dziurkę w dupie, ale to już widzieliście. I właśnie tutaj tylko ma jakąś też dziurę, ale tak ogółem to jest po prostu, Boże, jak słodziak. Tak, ogółem coraz lepiej jakby te oczy wyglądają. Ogółem jakoś tak lepiej poprzyklejane są. I ogółem jaki, o Boże, jest piękny, ojeju, kocham cię, o. I drugim pet shopem jest ta oto kotka, którą jak zobaczyłam, to od razu ją wziąłam. I Jezu, ona jest taka piękna. Ale ogółem to takie ma trochę nieproporcjonalne ciało. Gdyż w ogóle w G2 to są bardziej te ciała były już proporcjonalne. Wiadomo, głowy mają tak duże, ale bardziej proporcjonalne ciało. A tutaj jakieś takie niezbyt. Ale ogółem jest taka śliczna. Boże, to jest chyba kot siamski, tak mi się wydaje. I Boże, ona jest taka piękna. I co mi się kojarzy, to właśnie jakby chyba zrobię jakieś przykleję jakby kolczyki. I ona chyba będzie pracować w moim studiu tatuażu, które niedługo stworzę. Tak wygląda ogółem przód tej gazetki, gdzie to są te wszystkie pet shopy. To jest ten piesek, co mam, i kotek. Był też ten flaming, ten ślimak i jeszcze coś było, ale nie pamiętam co. I na drugiej stronie jest jakaś seria, gdzie są całe Black and White Pop Collection. Większość zwierzaków jest sprzedawana osobno, zależą się od dostępności, no to oczywiście, ale nigdzie jeszcze ich nie widziałam, nie wiem, czy już w sklepie są takie, czy nie, czy ktoś w ogóle z was ma. Jezu, ten kotek jest piękny. To w ten fakt, że one są czarne i mają niebieskie, różowe i zielone dodatki, tak jakby, że elementy fioletowe, to jest po prostu jakieś, no konik jest taki słodki, w ogóle to jakieś takie, kurde, miniaturowe, w ogóle takie mrówki normalnie. Nie wiem czemu, ale te niektóre mają znaki zapytania, nie wiem, czy to ma być nowa edycja saszetek, czy co, czy właśnie o co chodzi, bo one są takie malutkie. Mam jakieś znaki zapytania i takie what? I o, i ta żaba. Wow, ten eyeliner. O mój Boże, normalnie sam Pete Wentz musiał mu malować ten eyeliner. Ciekawe, jak dużo osób w ogóle wie, kto to jest Pete Wentz, ale nieważne. W ogóle za moje tło dzisiaj robi taka tabliczka, którą sobie kupiłam na wakacjach w Królowie Zdrój i to jest takie, ten dom nie byłby prawdziwym domem bez szwicu. I Boże, jaki słodziak. Wow! Teraz mam wywrócony w Tesco i tam były peczupy po 12 zł. Dlatego wczoraj byłam w Opolu lekarza i przy okazji właśnie chciałam iść do Tesco, które było bardzo blisko, żeby zobaczyć, czy może też mam nawet takie tanie peczupy. Wchodzę, a tu kurde nie ma w ogóle żadnych peczupów. Dopiero potem patrzę na takim kuble, właśnie jakby takim jakby teksturowym niby kuble, gdzie jest pełno różnych figurek, to właśnie były marytopony w saszetki. Ale już tu nagle zobaczyłam, że po drugiej stronie tego kupa były właśnie saszetki i zobaczyłam, że było po 11 zł. A potem poszłam właśnie jeszcze dalej, jeszcze raz się sprawdzić przodkiem, może ich nie przegapiłam. Okazało się, że przegapiłam. Ale to nie były ogólne peczupy, tylko właśnie były tylko saszetki i były za 7,90. Albo 99, nie pamiętam. No i tak spędziłyśmy z mamą chyba 10 minut szukając figury, które właśnie chciałam, ponieważ tutaj jest taki małutki ekranik, przez który widać. I tak żeśmy właśnie siedziały z mamą i tak mama pokazuje mi, no to ma niebieskie oczko, różowe uszka, czy coś takiego, łapkę, ja takie patrzę na tutaj, patrzę z przodu, czy to jest to, co czekam. Jezus Maria, jaka słodka! O Boże, jaki słodziak! Jej, mam krówkę! Ale jaka jest piękna! Fokus. Dziękuję. Jaki słodziak! I dodatki. Tutaj ma być właśnie jeden Dekobit,
czy to jakkolwiek to się nazywa, czyli to jest takie jabłuszko, czyli to, co się przyczepia tutaj na głowę, oraz taki but kowbojski i tutaj chyba do tego tutaj też można przyczepić to jabłko i właśnie nie chcę w ogóle stać. I tu jest taka miniatura, właśnie gazetka mała i tu są chyba wszystkie te. Czy będzie moje marzenie, które chciałam? Znaczy, no marzenie tak, które chciałam. O, wypadł już dekobit. Ale co to jest? To nie będzie to. Czy to będzie... To będzie to! O Boże, tak, 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 udało mi się. Jezus Maria, jaki fajny! Jaki słodziak! Język mi wystawia, jaka menda. I ma serduszko takie, Boże, jaki sobie... A to jest jakaś, to jest chyba miska i to jest... To są patyczki? To jest takie coś jak ramen, czy coś takiego? Czy to jest sushi? To jest chyba sushi, ale mam do góry nogami. To jest chyba sushi. Okej, okay, to jest sushi. Bum! Co to? Co to jest? Okej, okay, tego się nie spodziewałam. What the heck? Wow, to ma kapelusz! Ale zajebiste. To tak ma być? O Boże, to jest jakiś... To jest chomik? I to ma doniczkę, ale fajne. Nie, to jest kret? Co to jest? Takie... O Boże. Także to są te trzy nowe przyczepy z saszetek i 2 na 3 się udały, bo to są te, które chciałam. W moim mieście są 2 rozmany i zauważyłam, że w ani jednym już nie ma w ogóle zabawek. Jak za to byłam wczoraj w Karolince, to zobaczyłam, że wybudowali tam rozmana, gdzie wcześniej chyba były buty czy coś takiego. I tak sobie pomyślałam, wydaje się. Idziemy, oczywiście znalazłam te pet shopy. I pierwsze co znalazłam to był lisek. Większy, może będą tam zabawki. Stałem właśnie z tym otwartą główką i był strasznie brudny, byłem zakurzony i w ogóle strasznie brudny, ale to ja go szybko wzięłam, powycierałam i umyłam. Kosztował 20 zł. I był zestaw z 2 pet shopami, który właśnie też był z G4 i właśnie... I to było jakoś przecena 36 chyba na 29 zł. Także oczywiście, o przecenę, no to oczywiście ja na przecenę, to normalnie jak Misaki na też na przecenę. Ale coś mnie podkusiło, żeby zaglądać jakiś ten drugi zestaw. I zaglądałam i Boże, miałam dylemat życia normalnie, czy wziąć Lisa, czy ten zestaw. Jednak wziąłam zestaw. I nie żałuję. Jakie słodziaki. Ta małpa mi się tak strasznie podoba, bo to jest taka fajna wąsy. I tutaj właśnie ten kot mi się strasznie podoba, okej, okay, ja uwielbiam dzikie koty. I to jest taki słodziak. I tu mamy właśnie dodatek jakieś lusterko, grzebek, tutaj ta chmurka, czy to jest taka bardziej, że do mówienia. I naklejki oczywiście. A więc tak wygląda cały zestaw i tu jest ten malutki kutek, który jest strasznie słodki i ma dziurę w czole, jakby. Jest ta małpka, kapelusz oraz malutki kotecek. Boże, on jest cudowny. Nie wiem jaka, czy to jest szympans, czy coś takiego. I tu ma właśnie na... tutaj na głowie ma właśnie dziurkę. Tutaj ma jeszcze ten znaczek stary LPS. Ten stary, w sensie generacja czwarta. Sorry, koteł. I tutaj ma na okonie też dziurkę. I w ogóle ma jakiś zajebisty ogon. I tutaj jest lusterko oraz właśnie grzybek. I to jest chmurka, że coś mówi, czyli na przykład takie... Młody, uczesz mi moje wąsy. I daj mi lustro, bym się mógł w nim przyjrzeć. Ach. Także mam nadzieję, że filmik wam się podobał, czyli tak to zapraszam was do oglądania innych. I tak wyglądają wszystkie potrzeby, które zdobyłam w ostatnim tygodniu. Kilka dni. Do zobaczenia z Kamińska, widzimy się w kolejnych innych następnych moich filmikach. Pa, pa!